Dzień dobry, nazywam się Julia Rzadkowska, jestem sekretarzem miasta. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej konferencji burmistrza Oławy Tomasza Fryszmana. Tradycyjnie jak podczas poprzednich konferencji na początku pan burmistrz przedstawi Państwu informacje na temat tego, co działo się w ostatnim czasie oraz jakie są zamierzenia na najbliższy czas, a potem będą udzielone odpowiedzi na Państwa pytania, jak również na pytania zadane za pośrednictwem Facebooka. Wobec tego witam jeszcze raz i oddaję głos Panu Burmistrzowi. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie za Państwa pośrednictwem mieszkańców naszego miasta. Szanowni Państwo, przygotowałem krótką prezentację dotyczącą najważniejszych zdarzeń od ostatniej konferencji, która miała miejsce w miesiącu czerwcu. Oczywiście te najważniejsze wydarzenia są wybrane z tych tematów, które uznałem za najistotniejsze, aby Państwu przybliżyć. Tematyka dzisiejszej konferencji przedstawia się następująco. Pierwsze to będą wybrane inwestycje oświatowe, drugi panel to bezpieczeństwo, trzeci wybrane inwestycje drogowe. Kilka słów na temat programów społecznych, które w naszym mieście funkcjonują, uroczystości, wydarzenia sportowo-rekreacyjne i tradycyjny ostatni punkt zaproszenia na imprezy i wydarzenia miejskie. Jeżeli chodzi o wybrane inwestycje oświatowe, pierwszy punkt to są termomodernizacje. W tym roku zakończyliśmy pełną termomodernizację, to jest szkoła numer 4, szkoła numer 1 budynek B, szkoła numer 2. Modernizację, tutaj jako przykład podajemy szkołę numer 1, modernizacja kuchni oraz budowa infrastruktury, boisko wielofunkcyjne, szkoła podstawowa numer 5. Termomodernizacja szkoły numer 4 rozpoczęła się jeszcze w roku 2015. Inwestycja miała wymiar kroczący w zależności od środków finansowych, którymi dysponowaliśmy. Odbywały się kolejne prace budowlano-termomodernizacyjne. Ostateczny efekt jest taki, że cała szkoła jest zmodernizowana. Mamy nowe sale lekcyjne na strychu w części poddasza oraz docieplony łącznik, sala gimnastyczna, łącznie z wymianą stropodachu. Efekt widać, mamy przepięknie wykonaną salę gimnastyczną, z której już korzystają nasi uczniowie. Szkoła numer 8 też została wykonana termomodernizacja w latach poprzednich. W tym roku wykonaliśmy jeszcze termomodernizację budynku B. Szkole podstawowej numer 1. Jest to szkoła podstawowa numer 1, składa się z części A i z części B. Część A jest częścią zabytkową. Tam działania termomodernizacyjne ze względu na decyzję konserwatora zabytków no niestety są niemożliwe. Termomodernizacja objęła mniejszy budynek, budynek B. I trwa termomodernizacja w szkole podstawowej numer 2. Prace zostały podzielone na tak zwany etap wewnętrzny i etap zewnętrzny. Dla etapu wewnętrznego prace zakończyły się z dniem 31 sierpnia i obejmowały wymianę, całkowitą wymianę instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej. Wykonano także zgodnie z przepisami prawa nowoczesne urządzenia systemu przeciwpożarowego. Prace zewnętrzne jeszcze trwają, zgodnie z zawartą umową mają się zakończyć do 15 listopada bieżącego roku. Na razie nic nie wskazuje na to, żeby były jakieś opóźnienia, wręcz przeciwnie, wykonawca wyprzedza znacząco harmonogram robót. W inwestycjach oświatowych też mamy modernizację. Tutaj przykładem, oprócz przykładu na przykład w szkole numer 8, gdzie zostały zmodernizowane toalety, jest kuchnia w budynku A, szkoła podstawowa numer 1, gdzie mamy taki nowoczesny system wentylacyjny zamontowany w kuchni. Nie powinno już być problemów z odprowadzaniem pary i innych zapachów, które wydzielają się przy gotowaniu. Jednocześnie w szkole numer 1 na tym piętrze została wymieniona także instalacja elektryczna.
Oprócz tego budujemy infrastrukturę, tym razem kontynuując działania z lat poprzednich, czyli z roku 2015, kiedy wybudowaliśmy boisko przy szkole podstawowej numer 1 i gimnazjum numer 2 przy ulicy Lwowskiej. Zostało wybudowane boisko wielofunkcyjne przy szkole podstawowej numer 5. Przy okazji został wyremontowany plac zabaw, który tam jest zlokalizowany. Inwestycja polegała na wymianie podłoża, a dodatkowo dzieci dostały dodatkowe atrakcje w postaci tablicy, kółka i krzyżyk oraz takiego placu ogólnodostępnego dla dzieci, gdzie można bawić się w różnego rodzaju zabawy ogólnorozwojowe. Bezpieczeństwo. W panelu bezpieczeństwa chciałbym poruszyć sprawę oświetlenia. Tutaj przykładem będzie ulica Nowy Otok, węzeł Iwaszkiewicza-Padrewskiego, lampy fotowoltaiczne. Chciałbym też poruszyć sprawę ścieżek rowerowych, które podzieliliśmy ze względu na ich funkcjonalność na dwa główne obszary. Pierwsze to są połączenia rekreacyjno-komunikacyjne, a drugie to trasy wzdłuż ciągów drogowych. I trzeci punkt, na który bardzo mocno zwracamy uwagę, to jest edukacja z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Oświetlenie ulica Nowy Otok. Od prawie półtora tygodnia już lampy zamontowane wzdłuż wyremontowanej ulicy Nowy Otok i wybudowanej nowej ścieżki pieszo-rowerowej świecą. Oświetlają dwie strony, doświetlają i ścieżkę pieszo-rowerową i zarazem ulicę. Są to lampy typu LED, dające bardzo mocne białe światło. Myślę, że mieszkańcy przyjęli tą inwestycję z zadowoleniem. Ta część miasta po prostu stała się bezpieczniejsza. Oświetlenie węzeł Iwaszkiewicza-Padrewskiego. Od wielu lat mieszkańcy zgłaszali, że jest problem z niedokończonym oświetleniem pomiędzy łącznikiem a ulicą Iwaszkiewicza i ulicą Padrewskiego, ten fragment z płyt betonowych. W tym roku został zaprojektowany i rozstrzygnięty przetarg na wykonanie tej części oświetlenia. Lampy już świecą. Oprócz tego w tym obrębie zostały doświetlone wszystkie przejścia dla pieszych, także kolejne 6 przejść dla pieszych mamy doświetlone w systemie lamp typu zebra. Oświetlenie lampy fotowoltaiczne. Na tych nowych częściach naszego miasta na razie jest to Nowy Otok, 4 lampy, gdzie tej infrastruktury technicznej jeszcze nie ma i ze względu na brak dróg przez dłuższy czas może jej nie być. Postanowiliśmy w celu zapewnienia bezpieczeństwa w takich punktach skrzyżowaniach, punktach komunikacyjnych montować lampy fotowoltaiczne zasilane energią słoneczną. Zostały w tym roku zamontowane pierwsze 4 lampy. Efekt jest naprawdę bardzo dobry. Lampy świecą w odległości 25 kroków w każdą ze stron, czyli około 50 metrów są rozświetlone. Lampa nie pobiera prądu, jest bezobsługowa. Zgodnie z udzieloną gwarancją przez 5 lat nie powinniśmy dokonywać żadnych czynności naprawczych. Dodatkowym atutem jest to, co mówiłem, że nie trzeba wykonywać pełnej infrastruktury technicznej. No i jedynym minusem jest koszt takiej lampy oraz fakt, że mimo że to nie jest podłączone do sieci tauronowskiej, nie jest do sieci elektroenergetycznej. Na takie zamierzenia trzeba wykonać pełny projekt budowlany, a to w sposób oczywisty wpływa na długość i koszty inwestycji. Zadanie nam podoba się, mieszkańcy też wyrażają dobrą opinię co do montażu tych lamp, także w przyszłym roku chcemy tych lamp zamontować więcej. Ścieżki rowerowe. Ścieżki rowerowe zostały podzielone na dwa główne ciągi. Pierwszy to są tak zwane połączenia rekreacyjno-komunikacyjne. W tamtym roku zostały umocnione wały wzdłuż rzeki Oława. Tym samym uzyskaliśmy taką rowerostradę, połączenie ulicy Cichej aż z ulicą Lipową na wysokości
sklepu Lidl. Można przejechać tymi ścieżkami rowerowymi w sposób naprawdę bezpieczny przez sam środek naszego miasta. I jak widzę, mieszkańcy korzystają z tego nie tylko w celach rekreacyjnych, ale także w celach normalnej komunikacji i przemieszczania się. Rano widzę dzieci do szkoły, ludzie jadący do pracy, na zakupy, także są te ścieżki wykorzystywane w sposób także komunikacyjny. To samo dotyczy alejek w parku, gdzie zostało wykonane oświetlenie. Teraz skrót dla mieszkańców osiedla Sobieskiego korzystających z dworca PKP jest bezpieczny, utwardzony, oświetlony i też zauważyłem wzmożony ruch rowerowy w tym miejscu. Zostało także wykonane połączenie ulicy Spacerowej z ulicą Cichą. Także system ścieżek wzdłuż dróg został połączony z tymi ścieżkami rekreacyjno-komunikacyjnym w takim newralgicznym miejscu koło dworca PKP. Pozostałe ścieżki to są ścieżki, które są usytuowane wzdłuż ciągów drogowych, wzdłuż głównego ciągu drogowego drogi wojewódzkiej, czyli nie naszej drogi, będącej pod zarządem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. To jest droga 396, ona zaczyna się na ulicy Nowy Otok, idzie przez ulicę Szczelną, 3 Maja, Chrobrego, kończy się na ulicy Oleśnickiej. W tym roku została wykonana główna część ścieżki pieszo-rowerowej w Nowym Otoku. Pozostaje jeszcze kwestia wykonania bezpiecznego przejazdu przez tory kolejowe. Prace na razie zostały wstrzymane z uwagi na to, że kontynuujemy remont nawierzchni w tym miejscu od wysokości ulicy Szmaragdowej aż do Gaju Oławskiego. Już został zatwierdzony została zatwierdzona organizacja ruchu tymczasowego. Wykonawca w najbliższych dniach będzie wchodzić na to zadanie. W tym miejscu chciałbym przeprosić mieszkańców, ponieważ kolejne utrudnienia drogowe zbliżają się, ale myślę, że ten pierwszy etap, który został wykonany, pokazuje, że warto przez ten miesiąc przemęczyć się. Dopiero po tych pracach, jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą, będziemy wracać na wykonanie tego bezpiecznego przejścia przez tory kolejowe na Nowym Otoku. Kolejna ścieżka wzdłuż drogi wojewódzkiej to Chrobrego-Oleśnicka. W tym roku zgodnie z zawartym porozumieniem z Dolnośląskim Zarządem Dróg Wojewódzkich prace będą finansowane w systemie 50/50. W tym roku zobowiązaliśmy się do wykonania programu funkcjonalno-użytkowego, który już jest, oraz ogłoszenia przetargu w formule zaprojektuj i wybuduj, tak aby w przyszłym roku można było wykonać tą ścieżkę rowerową. W programie funkcjonalno-użytkowym zaproponowane są nietypowe jak na ławę rozwiązania komunikacyjne dotyczące prowadzenia ścieżki rowerowej. Projektant sugerował się tym, co też jest we Wrocławiu, m.in. na ulicy Świdnickiej, na placu Piłsudskiego. Po prostu ścieżka rowerowa czasem idzie ciągiem jezdnym. Także myślę, że też w Oławie będziemy musieli nauczyć się korzystać z takich nietypowych rozwiązań, a coraz częściej z uwagi na ograniczenia, jakie panują w mieście, stosowanych przez projektantów, jeżeli chodzi o wykonanie ścieżek rowerowych. Kolejna ścieżka rowerowa to jest połączenie ulicy Iwaszkiewicza. Do tej pory ścieżka rowerowa kończyła się na wysokości szkoły podstawowej nr 8, a druga zaczynała się na wysokości łącznika. Od tygodnia już jest wykonawca na budowie, który wykonuje to połączenie. Wykonywana także jest ścieżka rowerowa w ramach zadania budowy ulicy Kochanowskiego. To spowoduje, że będziemy mieli uciąglenie tych ścieżek i będzie można, zostanie ona połączona ze ścieżką zlokalizowaną wzdłuż ulicy Kutrowskiego, także będzie połączona droga gminna z drogą krajową. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, kładziemy bardzo duży nacisk na edukację, ponieważ pojawia się dużo ścieżek rowerowych. Te ostatnie 2 lata są przełomowe, jeżeli chodzi o ich ilość. Także musimy nauczyć się z nich korzystać i nasze akcje kierujemy głównie do najmłodszych. I tak mobilne miasteczko często gości w naszych szkołach, miasteczko Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.
Mamy także, prowadzimy akcję w tym roku skierowaną głównie do przedszkolaków, akcję Bądź Bezpieczny, gdzie nie tylko mówimy o poruszaniu się drogami rowerowymi, ale także o ogólnym zachowaniu, jeżeli chodzi o pieszy uczestnik ruchu drogowego. Dbamy także o naszych seniorów, osoby, które korzystają z oferty Klubu Seniora i wyjeżdżają z nami na wycieczki rowerowe, po prostu zaopatrzyliśmy w kamizelki odblaskowe. Wybrane inwestycje drogowe, jest to budowa ulicy Kochanowskiego w systemie 50/50. Prace idą zgodnie z harmonogramem, tak jak Państwu wcześniej mówiłem, przy okazji tej budowy będzie wykonany kolejny fragment ścieżki rowerowej. Parking przy ulicy Iwaszkiewicza. Jest to zadanie, które wykonujemy przy udziale Spółdzielni Mieszkaniowej Odra. Mieszkańcy w tamtym terenie nie mieli gdzie parkować. W porozumieniu ze spółdzielnią wykonujemy dodatkowe miejsca parkingowe wzdłuż ulicy Iwaszkiewicza. Lampy oświetleniowe już są. Mieszkańcy zadają pytania, dlaczego są zlokalizowane na trawniku. Odpowiedź jest taka, ponieważ firma oświetleniowa swoje zadanie wykonała szybciej, natomiast firma drogowa dopiero teraz przystępuje do korytowania i wykonywania w tym miejscu parkingu. Utwardzenie dróg w nowym otoku. Został rozstrzygnięty przetarg na utwardzenie dróg. Są to wykonania takiej drogi, które do tej pory były utwardzane mieszanką kamienną, będą utwardzane mieszanką bitumiczną. Mieszkańcy z zadowoleniem przyjęli takie rozwiązanie, a to widać między innymi po tym, powstały komitety mieszkańców zlokalizowane na poszczególnych ulicach, które dofinansują nam to zadanie, co umożliwi w tym roku wykonanie większej ilości tych dróg. Mieszkańcy oczekują na tego rodzaju inwestycje, mając świadomość, że rozwiązanie nie jest rozwiązaniem docelowym, a rozwiązaniem tymczasowym, ale niewątpliwie ułatwiającym życie w tamtym rejonie. Budowa ulicy Sowińskiego rozpoczynamy w tym roku. Chodnik przy ulicy Piłsudskiego praktycznie na ukończeniu i zaodrze w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. Tak jak widać tutaj na zdjęciu, roboty idą wyprzedzająco w stosunku do harmonogramu. Jeżeli nie będzie jakiejś niesprzyjającej aury, być może zadanie jeszcze zostanie ukończone w tym roku, jeżeli chodzi o wykonanie dróg. Pozostałe rzeczy, chodniki i tak zwane roboty towarzyszące pozostają na rok przyszły. Programy społeczne. Oławska Karta Dużej Rodziny jest coraz bardziej popularniejsza. Zyskujemy nowych partnerów, jeżeli chodzi o Oławską Kartę Dużej Rodziny. Jadłodalnia Jaku Mamy podpisała z nami umowę partnerską, także posiadacze Oławskiej Karty Dużej Rodziny mają dodatkowe zniżki. Kolejnym programem jest Oławska Karta Seniora. Bardzo popularna wśród naszych seniorów. Wydaliśmy już ponad 500 tego typu kart. Kolejni seniorzy zgłaszają się do tego programu. Serdecznie zapraszamy. Zyskaliśmy także nowych partnerów. To jest Jaku Mamy, a także tutaj dodatkowo sanatorium podpisało z nami umowę na 10% zniżki dla naszych seniorów. Także oławianin wyjeżdżający do sanatorium do Ustronia Morskiego będzie mógł skorzystać z dodatkowych zniżek. Oława integruje, pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych aktywizuje środowiska osób niepełnosprawnych. Jednym z takich elementów to jest branie udziału w konsultacjach dotyczących rewitalizacji naszego miasta, gdzie będziemy propozycje zgłaszane przez niepełnosprawnych próbować realizować. I tak na przykład jedna już zyskała naszą aprobatę i konserwatora zabytków, bo tu jest najważniejsza rzecz, aby konserwator zabytków na niektóre rozwiązania wyraził zgodę. Chodzi o wykonanie makiety naszego rynku, naszego ratusza, takiej makiety dotykowej dla osób niewidomych. Kolejny program kontynuowany, rozpoczęty w tamtym roku, kontynuowany w tym. To jest program Prace Społecznie Użyteczne.
którym aktywizujemy osoby trwale bezrobotne, które przez wiele lat zostawały na bezrobociu, na zasiłku dla osób niepracujących, ale także aktywizujemy osoby, które zalegają z płatnościami alimentów. Jak widać, osoby te biorą udział w czynnościach porządkowych i ogrodniczych. Uroczystości. W dniu 11 lipca miała uroczystość odsłonięcia tablicy na rondzie kresowym. Przypominaliśmy tym samym o kresach, o historii kresów w naszym państwie. Mówiliśmy także o tej nieprzyjemnej stronie, o rzezi wołyńskiej, bo to była data symboliczna tak zwanej krwawej niedzieli, ale uroczystość miała także na celu propagowanie kresów i przypominanie historii kresów w historii naszego państwa. Razem z harcerzami w dniu 1 sierpnia w kolejną rocznicę Powstania Warszawskiego zostały złożone kwiaty pod pomnikiem losów ojczyznych. Dzień kombatanta po raz kolejny zorganizowany na naszym oławskim rynku. Przyjechało bardzo dużo do nas wojskowych. Mieliśmy okazję oglądać defiladę wojskową, pokaz sprzętu wojskowego. Był sprzęt ciężki, bo był i transporter opancerzony, i czołg. Zachęcaliśmy młodzież do tego, aby uczestniczyła. Oprócz naszej oławskiej młodzieży, która dopisała, była młodzież też z powiatu, ale także przyjechała młodzież z miejscowości Chełm, w której to organizowała się dywizja drezdeńska pancerniaków. Dzień Sybiraka, zorganizowany przez Oławskie Koło Sybiraków dla upamiętnienia daty 17 września, jakże niezwykle ważnej w historii naszego państwa. Wydarzenia sportowo-rekreacyjne, festyn pożegnanie wakacji zorganizowany w ostatnim tygodniu sierpnia. Tutaj trzeba podkreślić społeczną pracę członków Miejskiej Komisji Zwalczania Problemów Alkoholowych, którzy społecznie zorganizowali festyn. Bieg koguta po raz drugi we wrześniu, a dziewiąty z kolei bieg, który odbył się w naszym mieście. Wystartowało około 1000 biegaczy. Pogoda była upalna, nie wszyscy dobiegli do mety. Tutaj jak zwykle głównym pomysłodawcą, organizatorem był Mateusz Markowski, ale tym razem, jak i wzorem lat ubiegłych, OCKF przejął tą organizację dotyczącą trasy biegu, przygotowania biegu, tą stronę techniczną. Bieg się udał, szykujemy się do kolejnego biegu, 10, który będzie miał miejsce w przyszłym roku. Oławski piknik z psiakiem. Jest to takie podziękowanie nasze dla wolontariuszy, którzy na co dzień pracują w schronisku, w naszym przytulisku dla zwierząt bezdomnych. Jest to z reguły nasza oławska młodzież. Praca ich polega na wyprowadzaniu piesków, na dbaniu o te pieski. Ale także chcieliśmy podziękować tym wolontariuszom, którzy zaangażowali się w budowę nowego toru przeszkód. Tutaj miasto wydatkowało kwotę około 8000 zł, natomiast dzięki pracy wolontariuszy powstał nowoczesny tor przeszkód dla piesków. Wspólnymi siłami udało się po prostu zrobić więcej i ten piknik miał ten cel, aby podziękować tym ludziom za dar ich serca. Niestety nie wszystkie atrakcje podczas tego pikniku udało się wykonać z uwagi na niesprzyjającą aurę, dlatego konkurs na najsympatyczniejszego pieska został rozstrzygnięty internetowo i tak najsympatyczniejszym pieskiem został tutaj widoczny na zdjęciu René. Wczoraj René razem z właścicielką odbierali nagrodę. Oławski bieg kolorów to jest propozycja naszych biegaczy. Tutaj
skierowana dla naszych najmłodszych dzieci w wieku szkolnym, w różnych kategoriach wiekowym, aby ich zaktywizować, aby pokazać, że rekreacja i sport to jest coś, co warto robić na co dzień. Bieg kolorów, dlatego że podczas biegu były rozsypywane specjalne ekologiczne środki barwiące. Dzieci miały przy tym bardzo dużo zabawy. Tutaj w tym miejscu chciałbym też podziękować osobom, które nas wspomogły. To jest pan Mariusz Jarosławski, Piotr Gizler. Pomoc też chciałem podziękować OCKF, który miał pieczę organizacyjno-techniczną nad całym przedsięwzięciem. Widzieliśmy zadowolenie na twarzy naszych najmłodszych mieszkańców, ale nie tylko, bo i rodzice i dziadkowie też świetnie się bawili. Także tę inicjatywę będziemy wspierać i prowadzić w latach następnych. Turniej towarzyski siatkówki mężczyzn o Puchar Burmistrza. Mamy u nas drugoligowy zespół siatkarski, także co jakiś czas organizujemy dla propagowania tego typu sportu imprezy, które mają na cel pokazać, że w siatkówkę warto grać na różnym poziomie, nie tylko na poziomie ligowym. Bieg przedszkolaka zorganizowany na naszym Oławskim stadionie. Brały w nim udział przedszkola nie tylko publiczne, ale także niepubliczne. Rywalizacja była zacięta, ale najważniejsze, że nasze maluchy miały bardzo dobrą zabawę. Zapraszam. Przechodzimy do kolejnego, ostatniego już bloku panelu zaproszeń. Czwarty Dolnośląski Bieg po zdrowie dla chorych na raka odbędzie się 16 października. Poprzedzony będzie 14 października Marszem Różowej Stążeczki. Zapraszamy także na bezpłatne badania naszych mieszkańców. Bezpłatne badania dotyczą osób w wieku od 50 do 70 lat. Chodzi o badania płuca, także serdecznie proszę wykorzystać okazję. Badania odbywają się w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu na placu Hirschfelda. Są bezpłatne i wykonywane do 16 grudnia. 1 października odbywać się będzie Dzień Ormiański, w którym pokażemy wkład polskich Ormian w historię naszego kraju, a także historię naszego miasta. Zostaną przypomniane najważniejsze osoby narodowości ormiańskiej, m.in. Jadwiga Zarugiewiczowa, która jest matką chrzestną Grobu Nieznanego Żołnierza. Zapraszam także wszystkich mieszkańców na konsultacje społeczne dotyczące rewitalizacji naszego miasta. Pierwszy etap dotyczący wymiany infrastruktury technicznej już jest rozpoczęty. Natomiast pozostałe etapy chcielibyśmy z naszymi mieszkańcami skonsultować. Pogoda jest dobra, słoneczna. Punkt konsultacyjny jest na zewnątrz ratusza zlokalizowany, także serdecznie zapraszam. Dziękuję Państwu za uwagę. Czekając na pytania ze strony mediów i pytania zadane przez internautów. Dziękuję panu burmistrzowi za tak skrótowe przedstawienie tego, co działo się w ostatnim okresie. Ponieważ mamy tylko dwa pytania zadane za pośrednictwem Facebooka, może odpowiemy wpierw na te pytania, a później oddamy już państwu głos. Obydwa pytania zadała jedna osoba. Był to pan Kryspin Matusewicz, który jego pierwsze pytanie dotyczyło naboru na naczelnika Wydziału Promocji i Współpracy Europejskiej. Ja przytoczę to pytanie. Czy prawdą jest, co przeczytałem 22 września na forum OSI Oława, że pani naczelnik Wydziału Promocji przystąpiła do konkursu, tego samego co ja, na wyżej wymienione stanowisko, nie spełniając wymogów formalnych? Jeśli tak, to kiedy wyniki konkursu zostaną unieważnione oraz kto ponosi odpowiedzialność za ewentualny błąd w weryfikacji dokumentów kandydatów do konkursu na to stanowisko? Zacytowany został jeszcze artykuł z ustawy o pracownikach samorządowych, który określa wymagania stawiane osobom zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych. Ja poproszę panią sekretarz o udzielenie odpowiedzi, gdyż jest to sprawa związana z naborem pracowników.
w trybie ustawy o pracownikach samorządowych, a tym w naszym urzędzie zajmuje się właśnie sekretarz miasta, także proszę o udzielenie odpowiedzi. Ponieważ nabór na stanowisko naczelnika Wydziału do Spraw Promocji odbywał się w latach, na przełomie roku 2013-2014, musiałam sięgnąć do dokumentów, żeby sprawdzić, czy informacje podane przez osobę pytającą mają uzasadnienie. Sprawdziłam dokumentację tego naboru i no, muszę podkreślić dwie rzeczy. Przede wszystkim w naborze wzięło udział 10 osób, było 10 ofert. 7 ofert spełniało wymogi formalne i zostały przeprowadzone rozmowy dwuetapowo. Pierwsze rozmowy kwalifikacyjne zostały przeprowadzone ze wszystkimi 7 kandydatami. Następnie z tych 7 kandydatów zostali wyłonieni 2 kandydaci, z którymi przeprowadzono kolejne rozmowy i po tych rozmowach zapadła decyzja o zatrudnieniu obecnej pani naczelnik. Muszę tutaj stwierdzić, że no niestety pytający miał niepełne informacje. Osoba, która została zatrudniona na to stanowisko, na pewno spełniała wszelkie wymogi wynikające zarówno z ustawy, jak i z ogłoszenia o naborze. Największe wątpliwości budził tutaj artykuł 6, mówiący o tym, że na stanowisku kierowniczym może być zatrudniona osoba, która spełnia wymagania określone w artykule 3 i mówi, i to jest tak, posiada co najmniej 3-letni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku. I to wyjaśnię króciutko. Na pewno osoba, która w tej chwili jest naczelnikiem, spełnia to kryterium. Staż pracy miała odpowiednio długi. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o staż pracy, nie jest określone, na jakim stanowisku ten staż pracy miałby być. To te wymagania zgodne ze stanowiskiem dotyczą osoby prowadzącej działalność. Mogła uczestniczyć w naborze również osoba prowadząca wcześniej działalność gospodarczą, aczkolwiek ta działalność musiała być zgodna z wymaganiami na stanowisko, na którym był nabór. Mam nadzieję, że wyjaśniłam wszelkie wątpliwości. Jeśli nie, to zapraszamy już tutaj indywidualnie do urzędu. Będziemy dalej wyjaśniać. Natomiast drugie pytanie pana Kryspina Matusewicza dotyczyło, a konkretnie było takie, dlaczego Oława nie wykorzystała szansy promowania się przy okazji całorocznej i niepowtarzalnej akcji Wrocław Europejską Stolicą Kultury 2016. I tu proszę pana burmistrza o odpowiedź na to pytanie. Szanowni państwo, takie pytanie już raz zostało zadane przez tą samą osobę. Odpowiedź została udzielona na naszym miejskim Facebooku, ale korzystając z okazji chciałbym jeszcze raz odnieść się do tego pytania. Nasze miasto odwiedzają różne osoby, a my tworzymy dla nich warunki, aby chętniej do nas przyjeżdżali. I tak na przykład przykładem może być nasz jarmark wielkanocny, który jest jarmarkiem największym w powiecie, a kto wie, czy jednym z największych, jednym z największych na Dolnym Śląsku. Na jarmarku w tym roku gościło bardzo dużo sprzedawców, nie tylko z naszego kraju, ale także z zagranicy. Gościliśmy sprzedawców z Ukrainy, z Litwy, z Białorusi, z Czech, z Niemiec, z Francji i też było nieduże stoisko z Włoch. Także uważam, że jeżeli chodzi o zakres i zasięg oddziaływania tego jarmarku, jest już dosyć znaczny. Kolejną imprezą o zasięgu ogólnopolskim jest zlot pojazdów zabytkowych. W różnych czasopismach specjalistycznych pojawia się nawet stwierdzenie, że jest to jeden z największych zlotów w Polsce, a kto wie, czy nie w Europie. Prowadziliśmy także w tym roku Światowe Dni Młodzieży. Nasze miasto gościło 500 gości zagranicznych, zorganizowaliśmy dla nich wiele atrakcji. Finałową atrakcją oprócz Biegu Miłosierdzia był festyn na naszym oławskim stadionie zorganizowany dla właśnie przyjezdnej młodzieży, gdzie mogli zaprezentować swoje tradycje, swoją kulturę, podzielić się swoimi doświadczeniami. Oprócz tego Centrum Kultury uczestniczyło w obchodach Europejskiej Stolicy Kultury w
kilku projektach, które były współfinansowane właśnie przez Wrocław. I tak, w lutym były to warsztaty teatralne prowadzone przez aktorów Wrocławskiego Teatru Pantomimy. Zakończyło się to wszystko finałem uczestników oraz prezentacją spektaklu Mikrokosmos w naszym ośrodku Owe Odra. Miał miejsce też pokaz filmu I Oława w barze Barbara we Wrocławiu. Także nasz chór Cantus Olawiensis dwukrotnie brał udział w wydarzeniach Europejskiej Stolicy Kultury. I tak pierwsza to był udział w operze Hiszpańska noc z Carmen, a drugie wydarzenie miało miejsce na Stadionie Miejskim we Wrocławiu podczas Światowych Dni Młodzieży, gdzie nasz oławski chór brał udział w koncercie. Oprócz tego w naszym mieście został w tym roku zorganizowany koncert kolejny w ramach Wratislava Cantas. W tym roku był koncert pod hasłem Różne smaki muzyki w wykonaniu Wrocławskiej Orkiestry Barokowej. No i ponieważ wyczerpaliśmy pytania zadawane za pośrednictwem Facebooka, wobec tego zapraszam Państwa do zadawania pytań. Panie Burmistrzu, jak Pan skomentuje powołanie przez Radę Powiatu spółki, która będzie zarządzała budynkiem szkoły specjalnej bez, jak to ujęliście w swoim piśmie do starosty, konsultacji z samorządami, które pokryły ponad połowę kosztów tej inwestycji? Szanowni Państwo, mieliśmy cykl spotkań z panem starostą dotyczącym harmonogramu związanego z realizacją zadania. Ostatnie takie spotkanie w gronie burmistrzów, wójtów i pana starosty odbyło się 11 kwietnia bieżącego roku, na którym pan starosta poinformował nas o procesie inwestycyjnym, o tym, że inwestycja zostanie zakończona w miesiącu październiku. Sale w szkole numer 4 będą mogły być zwolnione od drugiego półrocza roku szkolnego 2016-2017, ponieważ szkoła od marca roku 2017 specjalna już zacznie funkcjonować w tym gmachu. Pojawiły się sprawy dotyczące tego, co będzie konkretnie w tym budynku, czyli oprócz szkoły specjalnej, jakie inne funkcje będą prowadzone. Tutaj pan starosta odpowiedział, że będzie jeszcze przedszkole, że będzie jeszcze internat. Natomiast co do pozostałych funkcji, na tym etapie nie był jeszcze do końca zorientowany. Pojawiły się też pytania o formę organizacyjną prawną i we wnioskach z tego spotkania w ostatniej części protokołu jest zapis, że pan starosta poinformuje wójtów, burmistrzów o tym, jaka będzie forma organizacyjno-prawna. No niestety tak się nie stało, dowiedzieliśmy się o tym z sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu, że forma organizacyjno-prawna to będzie spółka. Ja myślę, że żaden z wójtów i burmistrzów nie ma nic przeciwko temu, żeby to funkcjonowało jako spółka, ale chcielibyśmy wiedzieć, czy cały obiekt będzie przeznaczony na cele publiczne, bo taki był cel, na który przekazywaliśmy pieniądze, czyli czy będą funkcjonowały tam oprócz szkoły inne placówki celu publicznego, a nie komercyjnego. To jest nasze pierwsze pytanie i obawa. Druga rzecz dotyczy zwrotu VAT-u. Uznajemy, że skoro samorządy partycypowały w kosztach budowy tego przedsięwzięcia, to proporcjonalnie do wniesionego wkładu powinny też partycypować w kosztach jego zwrotu. I to chcieliśmy wyrazić w naszym piśmie. A czy po tej nadzwyczajnej sesji starosta zaproponował samorządowcom jakieś spotkanie? Nie, do dnia dzisiejszego takiej informacji o spotkaniu nie otrzymaliśmy. Czekam, aby takie spotkanie starosta zorganizował. Tak jak już mówiłem, jako samorządowcy co do zasadności powołania spółki i możliwości odzyskania VAT-u nie wnosimy zastrzeżeń, ale pieniądze, które zostały przez nas przekazywane, powtórzę to jeszcze raz, to byłby cel publiczny, a nie komercja.
a druga rzecz, wnoszone przez nas wpłaty w przypadku odzyskania VAT powinniśmy w proporcji uczestniczyć we wzrocie. Czy samorządy chcą mieć również wpływ na obsadę stanowisk, bo też pojawiły się takie głosy w dyskusji na sesji? Nie, myślę, że oczywiście jestem wyrazicielem tutaj tylko swojego zdania, ale myślę, że nie ma u nas takiej presji, abyśmy w ogóle w tym temacie dyskutowali. Chcielibyśmy tylko wiedzieć, jak to będzie funkcjonować. Natomiast obsada stanowisk, obsada stanowisk w tej nowo powstałej spółce, to jest gestia starostwa. Witam Państwa bardzo serdecznie. Panie redaktor, bardzo trudne pytanie. Z reformą musimy sobie poradzić, bo jako organ nie mamy większego wyjścia. Pewne decyzje zapadły, reforma jest w toku, prawo oświatowe zostaje dostosowane, więc jako samorząd musimy się z tym zmierzyć. Jeśli chodzi o kwestię gimnazjum, decyzja zapadła. Gimnazja będą wygaszane. W przyszłym roku nie będzie już naboru do klas pierwszych gimnazjów, tylko już będą klasy siódme, szkoły podstawowe. Teraz na pewno nasuwa się Państwu pytanie, jak organizacyjnie chcemy temu podołać. Problem jest wielopłaszczyznowy. Problem dotyczy nie tylko finansów, nie tylko dostosowywania budynków, nie tylko różnych kwestii personalnych związanych z personelem zarówno pedagogicznym, jak i niepedagogicznym. Problem dotyczy także dostosowań w zakresie przepisów PPOŚ, ale głównie aspektów formalno-prawnych organizacji tych nowych placówek. Proszę Państwa, nie ukrywamy, że już od jakiegoś czasu zastanawiamy się nad wszystkimi tymi kwestiami. Nie czekamy na jakieś konkretne pomysły, dlatego że musimy zastanowić się, jak u nas, w naszym mieście, można sobie z tym poradzić. Wiemy, że mamy dwa budynki gimnazjów i wiemy, że mamy dwie możliwości, teoretycznie. Albo wygasić gimnazja i te budynki przeznaczyć do innych celów, albo zagospodarować je na szkoły podstawowe, kolejne szkoły podstawowe. I to drugie rozwiązanie naszym zdaniem jest chyba bardziej logiczne, sensowne, chociaż bardzo trudne, proszę Państwa. Chcąc zostawić tylko klasy 7 i 8 w szkołach podstawowych, na pewno w tych obszarach, w jakich teraz te szkoły funkcjonują, z takim podziałem terytorialnym naszego miasta, na pewno spowodowałoby to drugozmianowość. I to nie taką drugozmianowość, jak jest teraz na lekką zakładkę tak zwaną, o której mówiłam już wielokrotnie, tylko że takich późnych godzin popołudniowych. Dlatego chcemy uniknąć, bo wiemy, że i rodzice, i dzieci nie byliby z tego zadowoleni. Dzieci podczas drugiej zmiany są bardziej zmęczone, jednak do południa wtedy są na świetlicy, po południu mają normalne zajęcia edukacyjne. Więc dla nas najsensowniejszym rozwiązaniem jest zagospodarowanie obecnych budynków gimnazjów i będziemy w tym kierunku, proszę Państwa, iść. Na razie nie chciałabym deklarować, jak to będzie wyglądało. Czy będziemy tam w przyszłym roku przenosić klasy siódme i łączyć wygaszanie gimnazjów, czyli jeszcze trzecie i drugie gimnazjum by tam były, plus siódme z niektórych placówek do konkretnego gimnazjum. Czy równolegle będziemy tam tworzyć klasy zerowe i pierwsze, nowe oddziały? Nie mogę Państwu tego odpowiedzieć z prostej przyczyny. Nie wiem, jakie będą formalno-prawne obwarowania całej tej sytuacji. Nie ma jeszcze przepisów jak gdyby wykonawczych do końca w tej kwestii. Musimy te wszystkie kwestie wyjaśnić, sprawdzić. Nie chcemy niepotrzebnie wprowadzać zamieszania. Wiemy, że jest to bardzo ważny problem dotyczący zarówno rodziców, dzieci, jak i nauczycieli i kadry zatrudnionej w gimnazjach. Proszę Państwa, musimy się liczyć z jednym. Najprawdopodobniej pewne zwolnienia będą miały miejsce. Dlaczego? Dlatego, że proszę Państwa, zmienia się podstawa programowa. Ramowe plany nauczania zostały już podane, ale są one konsultowane w tej chwili przez ekspertów i budzą one pewne nasze niepokoje. Ja mogę tylko podać taki przykład. Wiecie Państwo, że dotychczas w szkołach podstawowych była przyroda. Wcześniej, przed gimnazjami, była też fizyka, chemia, geografia i biologia. I do tego, proszę Państwa, będziemy wracać. Od klasy 5 szkoły podstawowej do klasy 8 wejdą te 4 przedmioty. Przyroda będzie w 4 klasie tylko. Co za tym idzie? W wymiarze jak gdyby całej tej edukacji od 5 do 8 klasy będzie to na te wszystkie przedmioty 18 godzin. Co po głębszej analizie znaczy, że średnio 2 nauczycieli danego przedmiotu, 3 wystarczy na wszystkie szkoły podstawowe. Nawet nie każdy z nich prawdopodobnie będzie miał z danego przedmiotu pełny etat w danej szkole. Będzie musiał te etaty być może łączyć w 2, a może nawet więcej niż 2 placówkach. Jest to dla nas niepokojące.
Dlatego już na pierwszym spotkaniu z dyrektorami po wakacjach, zanim jeszcze zapadły decyzje pani minister dotyczące propozycji ramowych planów nauczania, już wtedy wyczulałam dyrektorów, żeby sprawdzali dodatkowe kwalifikacje nauczycieli, żeby zastanawiali się, kto z nich powinien się przekwalifikować, żeby obserwowali te zmiany dotyczące ramowych planów nauczania i godzin z nich wynikających, bo te 3 lata, proszę Państwa, to też czas dla nauczycieli na to, żeby zdobyć nowe kwalifikacje, które być może będą im potrzebne, które być może spowodują, że dalej będą mogli pozostać w zawodzie. I tutaj też mój apel, proszę Państwa, reforma dotyczy wszystkich. My jako organ zapewniamy jak najbardziej delikatne jej wdrożenie i jak najbardziej merytoryczne jej wdrożenie. Natomiast pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie jak gdyby rozwiązać, załatwić za podmioty, których będzie ta reforma dotyczyła. Z tego miejsca też apeluję do rodziców. Proszę Państwa, nasi mieszkańcy już wykazali się ogromną mądrością w ubiegłym roku, kiedy nie spotkaliśmy się z żadnymi trudnościami, tworząc oddziały zerowe dla dzieci 6-letnich w szkołach podstawowych. Ja mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie, proszę Państwa, podobnie. Że też zadecydujecie o tym, że szkoły są przygotowane do przyjęcia tych dzieci i że są gotowe na edukację tych dzieci w tym miejscu, w którym one są edukowane w tej chwili. I podobnie prosiłabym Państwa o wyrozumiałość i cierpliwość, jeśli chodzi o wygaszanie gimnazjów i tworzenie szkół podstawowych. To czas, ale to też spokój. Jeśli nie będzie spokoju, jeśli będzie nerwowa sytuacja, niepotrzebne jakieś dociekania, niesprawdzone plotki, to wtedy zupełnie niepotrzebnie będziemy tracić czas i nerwy. Wszyscy, którzy mają jakiekolwiek pytania dotyczące kwestii oświatowych, zapraszamy, jesteśmy gotowi na te rozmowy. Natomiast jeśli chodzi o aspekty formalno-prawne, proszę Państwa, jeszcze czekamy. Chociażby kwestia, proszę Państwa, pieczątek. Przypuśćmy, że tworzymy szkołę podstawową w gimnazjum, które jeszcze nie jest wygaszone. Zastanawiamy się, czy 2 rodzaje pieczątek, najprawdopodobniej 2, gimnazjum do wygaszenia i już nowa szkoła podstawowa z nową pieczątką. Ale czy dyrektor, ten sam czy inny? Nie wiem, proszę Państwa. Na dziś Państwu na to pytanie nie odpowiem, pytań jest jeszcze wiele więcej, ale mam nadzieję, że w najbliższym czasie jakieś nowości się pojawią i pewne uregulowania, które ułatwią nam cały ten proces, będą dla nas pewnymi wytycznymi. Czyli możemy było liczyć, że te dzieci nowe od pierwszej klasy były przyjmowane w tych budynkach dawnych gimnazjów, bo tam ani nie ma stołówki, ani nie ma kuchni, no, a sanitariaty nie są dostosowane. Panie redaktor, tak jak powiedziałam, przekształcenie to nie tylko wygaszenie gimnazjów, ale stworzenie nowej bazy ewentualnie do podjęcia nowych zadań. Tak jak powiedziałam, to jest kwestia finansowa. Już minister finansów zapowiedział, że subwencja nie będzie zwiększona, więc to już spoczywa na barkach samorządów. Tak jak powiedziałam, zmiany być może personelu obsługującego, bo być może trzeba będzie ludzi zatrudniać w innych placówkach, ewentualnie niestety rozwiązywać z nimi umowę. Dostosowania PPOŚ, to co pani o czym pani teraz powiedziała. My musimy te placówki oczywiście dostosować do dzieci młodszych, bo w tej chwili są tam gimnazjaliści w określonym wieku. Od podstawowych rzeczy dotyczących sanitariatów, obniżenie toalet, obniżenie umywalek, poprzez stworzenie stołówki, najprawdopodobniej do cateringu, bo nie będziemy tam mieli możliwości już teraz technicznych wykonania tak wielkiego zadania, jakim jest kuchnia i cały asortyment z tym związany, więc najprawdopodobniej tak jak w szkole nr 4 zastanawiamy się i będzie to z dużym prawdopodobieństwem, już dzisiaj mogę powiedzieć, catering. Natomiast na pewno będą nam tam potrzebne pomieszczenia świetlicowe. I to jest ogromne zadanie. Znacie Państwo te nowe przepisy PPOŚ, niektórzy z Państwa bardziej, niektórzy mniej. One są mocno restrykcyjne. Na ten moment nie wiemy, czy uda nam się ze wszystkimi dostosowaniami. Mamy nadzieję, że tak. Mamy nadzieję, że będą pewne odstępstwa. No jeśli nie, to nie będziemy mogli tam otworzyć placówki. A myślę sobie, że wszystkim powinno zależeć na dobru naszych mieszkańców i naszych dzieci. No i wykluczam taką sytuację, kiedy strażak kiedy nie dogadamy się w tych kwestiach i nie uzyskamy odstąpień być może od pewnych kwestii. No tu będziemy liczyć na współpracę z wszystkimi podmiotami, które są odpowiedzialne za te kwestie. I już dziś proszę o tę współpracę bardzo konstruktywną. Czy są jeszcze jakieś pytania? Czy macie Państwo jakieś pytania? Jeśli nie,
To dziękuję bardzo. Bardzo nam miło, że zechcieliście Państwo uczestniczyć w konferencji. I już dziś zapraszam na następną, która pewnie z taką samą częstotliwością jak dotychczas przed końcem jeszcze tego roku nastąpi. Dziękuję bardzo. Ja też dziękuję za pośrednictwem naszych łaskich mediów. Chciałem podziękować mieszkańcom za uwagę. Dziękuję.